Na zegarek mamy 15 minut po godzinie 7, jest czwartek, 21 stycznia. Jest ze mną i gość specjalny, pani Stenia z Sanatorium Miłości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak tam pan samopoczucie, pani Steniu? A dziękuję, dzisiaj jest taki piękny dzień, dzień babci. A ja już świętuję właściwie od wczoraj. Długo się już nie widzieliśmy. Przed programem wspominaliśmy sobie, że minął rok chyba, bo jakoś... Kiedy tak. To było? Kiedy dokładnie to było? Pamięta pani, tak, kiedy się spotkaliśmy? Tak, pierwszy raz byłam u was tutaj z zapowiedzią, że będę tutaj u was występować w Radiu Września, ale to był minął dokładnie rok rzeczywiście, bo też byłam, właściwie Dzień Babci było, na następny dzień był Dzień Babci, o, więc byłam chyba 19 stycznia, także... Dużo się wydarzyło podczas tego roku, prawda? Oj, dużo, dużo. A jak ten rok wyglądał dla pani po tym całym programie i w tej pandemii tego koronawirusa? Rozumiem, że te spotkania jakieś z fanami były ograniczone, prawda? I to znaczy tak, spotkania, jeśli chodzi o Sanatorium Miłości, bo ja jestem uczestniczką drugiej edycji Sanatorium Miłości, spotkanie z uczestnikami dla nas było ograniczone, no właściwie przez pandemię, prawda? Ale w małych grupach spotykamy się, tak? Po ostatnim nagranym odcinku specjalnym, który właśnie był w Warszawie, spotkaliśmy się właśnie u Iwonki, razem z Gerardem, z Wojtkiem. Oni tam razem są ze sobą, z Halinką, nie? Tak. Spędziłam tam 4 dni razem z Halinką i z Wojtkiem. Tak. Potem wracałam z Radomska, bo Iwonka mieszka w Radomsku. Potem wracałam do Halinki, do Kielc. Też spędziłam 4 dni, także to była taka wycieczka, objazdówka. Świetnie się bawiliśmy, słuchajcie, mamy kontakt do tej pory. My właściwie jak taka mała rodzina, że tak powiem. Nie wszyscy ze sobą utrzymujemy kontakt, bo no, jak to w życiu bywa, nie ze wszystkimi da się ten kontakt utrzymać. Ale ogólnie jest fajnie, ja nie narzekam, staram się być taka pogodna. Jedynie jest to ograniczenie, że nie można po prostu gdzieś tam sobie dalej polecieć, bo ja też byłam trochę smutna w święta, bo miałam lecieć do mojej córki, do Hiszpanii, do moich wnuków kochanych, no ale niestety, no przez pandemię, ze względu na te wszystkie bezpieczeństwa, ostrożność moją, tak, żebym też nie zachorowała, wolałam zostać Jasne. W domeczku. Zdrowie najważniejsze. Oczywiście. Czy udało się znaleźć miłość w Sanatorium Miłości? Ja zapytam, bo tak słuchacze może nie wiedzą, ja wiem, ale czy chciałabym się pani podzielić? Wyszłam z programu z kolegą, no bo to można powiedzieć, że kolegą, no miłość, z kolegą Władkiem, no ale niestety nasze relacje po prostu po programie już, można powiedzieć, że różnimy się między sobą i niestety pozostaliśmy na takiej... Stopie koleżeńskiej. Tak, oczywiście. Żałuje pani teraz, że poszła pani do Sanatorium Miłości? Oj nie, to była moja przygoda życia, słuchajcie, ja bym w życiu czegoś takiego nie przeżyła. Nigdy bym nie pomyślała, że mogę lecieć paralotnią, prawda? Jakby mi ktoś wcześniej powiedział. Ale to są niesamowite przeżycia, naprawdę, cudownie. Panie Stanie, co takiego się wydarzyło w tym roku 2020 w stosunku do tych poprzednich lat? Czy to był jakiś taki wyjątkowy rok dla pani? Ile się rzeczy zmieniło tak naprawdę w pani życiu? Bo to trochę takie, no trzeba powiedzieć, że to przemeblowanie było życia osobistego. Oczywiście przemeblowanie, ale to też dlatego, że brałam udział właśnie w programie Sanatorium Miłości. To słuchajcie, stałam się taką osobą bardziej rozpoznawalną. Nawet teraz w dobie pandemii, gdzie właściwie chodzimy w maseczkach, jestem w galerii czy w jakimś sklepie, ludzie mnie poznają, ja tak patrzę. W maseczce też poznają, bo tak, nie skaniu? Tak, poznają. Ja mam to samo. Ja sobie myślę, kurczę, no. Ale nie mówią, a to pani Stenia, a ja wiem, a jak skąd mnie pani, jak mnie pani poznała? I co zagadują, po co oczach, mówią ludzie? Po oczach, co po mówią? Oczach co pani mówią? Steniu. Nic, bardzo sympatycznie się do mnie odnoszą, przytulają mnie. To super. Tak, byłam w galerii przed świętami, dostałam takiego dużego gwiazdorka w czekoladzie od pani. Pani prosiła o fotkę, nie było żadnego problemu, także słuchajcie, no fajnie. To ja zazdroszczę trochę, bo ja też, mnie też ktoś potrafi rozpoznać, nawet jak mam maskę. I ostatnio jak poszedłem po bułki, to pani ekspedentka do mnie powiedziała tak, o, pan Dual, to może pan powie coś śmiesznego. A za mną 10 ludzi stało, nie? Więc to akurat było śmieszne, ale nie śmieszne, nie wiedziałem, co śmiesznego powiedzieć. Dobrze, dzisiaj mamy Dzień Babci. Jak być taką super babcią? Bo dla mnie pani jest jakby taką babcią XXI wieku. O tak.
O, jak się cieszę. Właściwie ja mam troje wnuków. Jeden mieszka za oceanem. To daleko. 16 lat w tym roku kończy, tak, Filip, cudowny chłopak. Dwoje wnucząt mam w Hiszpanii, Mauro i Bruno, też wspaniali. Jest różnica wieku między nimi, bo jeden kończy w tym roku 15 lat, a Mauro kończy w maju 3 latka. Urodził się w Dzień Matki, więc też prezent zrobił swojej mamie. No pięknie, pięknie. Mój wnuk właśnie z Hiszpanii, Bruno, zawsze mówi: babciu, jak ja się cieszę, że ja mam taką bigbitową babcię. Bigbitową, tak? Tak, powiedział, że bigbitową. Bo ja po prostu chodziłam z nim do parku na deskorolkę, tak? Tak samo próbowałam. Ale nie, próbowała pani jeździć na deskorolce, serio? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mieszka też blisko, to znaczy swoją szkołę miał blisko swojego domu, więc zawsze... W Hiszpanii jest taka przerwa, właściwie dwugodzinna, między 13 a 15. Oni wszyscy są na boisku, więc prosił mnie raz wnuk, żebym podeszła i mówi: babciu, przyjdź do mnie, zobaczysz, jak gramy w piłkę. Mówi: dobra, podeszłam, nie ma sprawy. Więc wszyscy jego koledzy dobiegli do płotu i potem po prostu: jaką ty masz fajną babcię. Ja z nimi po niemiecku rozmawiałam, trochę po hiszpańsku, trochę po polsku, ale słuchajcie, naprawdę fajnie. Ja bardzo się cieszę. Ja miałam dwie córki, a teraz mam troje wnuków. Chłopacy są bombowi, słuchajcie. To naprawdę jestem w szoku. Chciałbym panią zobaczyć na deskorolce. Zdecydowanie. Wspominała mi pani przed programem taką historię związaną z wnukami. Ja nie chciałbym tego spalić, tak? Tą hiszpańską. Czy może pani powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi? To taka śmieszna, maleńka anegdotka, słuchajcie. Jak urodził się mój wnuk, jeden, potem drugi, słuchajcie, hiszpański, tak? Bo mówimy o hiszpańskich wnukach. To będąc u nich pewnego razu, moja córka była w pracy, zięć w pracy, starszy wnuk w szkole. Ja zostałam z Mauro, takim dwulatkiem. Właściwie on miał wtedy nawet półtora roczku chyba, ale już tak powoli zaczynał mówić. I cały czas do mnie mówił: jaja i jaja i jaja. Ja myślę sobie: o Boże, no co on chce, co za jaja? Podchodzę z nim do lodówki, otwieram, pokazuję mu, nie wiem, czy ugotować, czy coś zrobić, jaja. Dobra, no. No to kurczę, mówię, nie wiem, przyszła córka, ja właściwie się denerwowałam trochę, mówię: Boże, co on chce? Przyszła córka z pracy i mówię do niej: dziecko, powiedz mi, co on chce, bo ja tu jestem ta cała znerwicowana. Cały dzień woła na mnie: jaja i jaja i jaja, i mnie ciągnie normalnie za spódnicę: jaja i jaja. Moja córka się, ja mówię: słuchaj, on sobie ze mnie rzeczywiście robi jaja. Moja córka się zaczęła śmiać i mówi: mamo, przecież on nad... mówi do ciebie cały czas: babcia, 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 bo po hiszpańsku, w języku hiszpańskim babcia znaczy jaja. To są jezu jaja. Słuchajcie, a ja myślałam, że faktycznie on sobie robi ze mnie jaja. Pięknie, do naszej rozmowy na pewno jeszcze wrócimy. Ja przypomnę tylko naszym słuchaczom, że jesteśmy na Facebooku. Pani Krystyna napisała: ja też poznałam panią Stenię u fryzjera. Super, miła osoba. Pozdrawiam serdecznie. Pani Stenia jest najlepsza. Waldek też napisał na naszym Facebooku. Zapraszam, żebyście tam komentowali. Tam możecie też chwilę porozmawiać z panią Stenią. My musimy pograć trochę muzy, później wiadomości, więc zostańcie z nami teraz, Komodo, i Run to You. Po 7.30 bardzo szybko leci czas w radiu, prawda, panie Steniu? Oj, oczywiście, że tak, ale cieszę się i bardzo dziękuję za zaproszenie, oczywiście za tą przepyszną kawę. A za kawę to trzeba dziękować Mareczkowi, prawda? Marek, pozdrawiamy ciebie serdecznie, bo wiemy, że nas tam słuchasz, ale widzi pani, jak to jest? Jednak jest pani gwiazdą, bo Marek pani kawę zrobił, a ja musiałem sobie sam zrobić. Coś w tym jest. Ale jest bardzo dobra. Dzisiaj mamy Dzień Babci, będziemy oczywiście rozmawiać o tym święcie, na pewno. Zachęcamy państwa, żeby państwo też pisali do nas na Facebooku, bo tam też jesteśmy na żywo. Specjalnie dla was dzisiaj, pani Stenia, z okazji Dnia Babci, będziemy też sprzedawać może jakiś przepis na bycie super babcią. Czy miałaby pani jakieś rady dla babci, albo te, które dopiero wchodzą właśnie w ten tryb bycia babcią? Najlepiej być taką wesołą babcią, słuchajcie, nienachmurzoną. I... właściwie to
wnuki to są naszym oczkiem w głowie, prawda? Mhm. Nie wierzę, żeby któraś babcia czy dziadek, bo to jest przecież święto dziadka, nie kochał swojego wnuka, prawda? Tak, czyli pani potwierdza regułę, że dziecko swoje się kocha, ale wnuczęta kocha się najbardziej. Oj, bardziej. Jak mi wcześniej nigdy nie miała wnuków, mi mówiono, zobaczysz, jak będziesz miała wnuki, jak będziesz je kochała. Myślę sobie, co tam, normalnie. Nieprawda, moi drodzy, nieprawda. Ktoś, kto jest babcią i dziadkiem, to wie, jak to jest, prawda? Mm-hmm. Jak jest fajnie, jak się kocha w ogóle, słuchajcie, to jest... Ach! Zostańcie z nami, za chwilę oczywiście wracamy do rozmowy. No, wstawaj września, czyli dziki poranek na 93,7 FM. Bardzo pozdrawiam Radio Września, słucham codziennie. No, jesteście wspaniali. Wstawaj! FM, 23 minuty do godziny 8. Oczywiście jesteśmy w studiu Radia Września. Jest z nami pani Stenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj dzień babci. Ja chciałem się też zapytać, bo ja tak przynajmniej miałem. Mojej świętej pamięci już babcia była bardzo kochana i ona robiła najlepsze placki ziemniaczane na świecie. No to jest numer jeden. I jak już babcia widziała, że ja jadę, to to już tarła ziemniaki. I to, czego nauczyła mnie babcia, to kochać i uwielbiać jeść placki ziemniaczane. Czego nauczyła babcia Stenia? To znaczy, czego ja nauczyłam? Ha, ha, ha. Dobrej zabawy, słuchajcie. A jeśli chodzi o potrawy, to na pewno moje córki dużo się wzorowały tutaj na moich potrawach. Przede wszystkim zawsze mówiły, że robię bardzo dobry bigos. Ojejku! Mm-hmm. Wnuk lubił też placuszki, o tak jak tutaj redaktor powiedział, placuszki ziemniaczane, jakieś najlepsze. Takie kluseczki, tak. Zresztą wnuki w zasadzie to, co zrobi babcia, to chyba jest wszystko najlepsze. Jest najlepsze. Oczywiście. A to nie jest tak czasami, że jak już babcia zrobi jedzonko, a przychodzi wnuczek, a babcia mówi, no jedz, jedz, co ty tak słabo wyglądasz? No jedz, jedz, jedz. I babcia tak cały czas... Wpycha. Nie, właściwie to wnuków nie potrzeba zmuszać. Mój wnuk, ten najstarszy, Filip, on mówi, że najlepsza zupa pomidorowa to jest u babci Steni. Mm-hmm. A to taka pomidorowa robiona na rosoles wczoraj? No, taka porządna, z własnych potach, z własnego przecieru takiego pomidorowego, tak? Nie tam z żadnej takiej, żadnych sztuczności, o. Czyli ja rozumiem, że jak był okres tej pandemii i z uwagi na to, że wnuki są daleko, to pani była w stanie się odnaleźć w tym świecie takim internetowym, tych spotkań internetowych, że tak, ten kontakt ja jednak był ograniczony. Kontakt z wnukami mam, właściwie to mogę powiedzieć, że codziennie. Przez WhatsAppa, tak? Widzimy się, rozmawiamy, kiwamy do siebie, śmiejemy się, wygłupiamy, czasem nawet godzinę potrafimy rozmawiać. Córki mi też się radzą czasem, mamo, co zrobić, ale jeśli chodzi o kontakt z wnukami, mam bardzo dobry. Ja myślę, że... Zresztą ja świętuję, słuchajcie, już od wczoraj, ponieważ wczoraj poczta kwiatowa do mnie dotarła, nawet robiłam oczy i myślę sobie, kurczę, no przecież ja nie mam dzisiaj żadnego święta. Zapomniałam nawet, że to dzień babci. Dostałam przepiękny, duży bukiet z bilecikiem wspaniałym, słuchajcie, i życzenia właśnie składają moi wnukowie. Wszyscy no, trzej. Pięknie. Filip, Mauro i Bruno. Słuchajcie, łezka mi się w oku zakręciła, ojejku. Zdecydowanie. A kiedy najbliższe spotkanie z wnukami? Najbliższe spotkanie z wnukami. Ja bardzo tęsknię, słuchajcie, bo dwoje wnuków mam w Hiszpanii, ale wiadomo, że jest pandemia i nie można tak latać, jakby się chciało. Miałam polecieć na święta gwiazdkowe, ale niestety musiałam pozostać no właśnie, w domku. Tak, pandemia, tak. Być może teraz, może na wiosnę. Na jaja, znaczy na zajączka. Na zające, słuchajcie, na zająca. Znowu będą, tak jest, jaja. Ale ja wnukom wysyłam też pocztą kurierską, wysyłam paczki, tak, z prezentami, żeby się cieszyły, żeby wiedziały, że ta babcia jest, prawda? Jeśli nie mogę być osobiście u nich, to staram się zawsze po prostu jakieś tam podarunki im wysyłać. Wideorelacja, tak? Też zawsze jest z babcią? Tak, jest, oczywiście, przez WhatsAppa my się widzimy. Aha, mówię, czyli w zasadzie z kamerami. Prawie. Tak, oczywiście. Nie tylko pisana. Jak wspomina pani narodziny wnuków? Bo myślę, że to była taka wyjątkowa chwila, taka przełomowa bardzo też w życiu. No pierwszy mój wnuk urodził się w Niemczech, bo córka mieszkała kiedyś w Niemczech. Także to jest przeżycie niesamowite, słuchajcie. Potem dwoje wnuków w Hiszpanii. I także to była no daleko po prostu, ale zawsze starałam się jak najszybciej polecieć tam, żeby ich zobaczyć.
Ale słuchajcie, to jest święto, po prostu święto. Tak jak obchodzimy dzisiaj Dzień Babci, tak usłyszeć to, że zostało się babcią, a jeszcze jak wnuki mówią, tak, wypowiadają właśnie to jaja babcia albo po hiszpańsku. Tak. Albo babcia. Słuchajcie, to jest taka radość, jak się usłyszy pierwszy raz, ojejku. I tak sobie pomyślałam, Boże, jak fajnie dane mi jest, że zostałam babcią, tak? Bo no, nie wszystkie kobiety mogą być tymi babciami, ale to jest, słuchajcie, no naprawdę, serce się raduje, słuchajcie. No, Krystyna nawet napisała na Facebooku, że kto kocha najbardziej? No oczywiście, że babcia. Tak. Zdecydowanie tak. Babcia jest od rozpieszczania, tak? A tata i mama jest od karania. Tak to wygląda. Stety albo niestety. Szanowni Państwo, do rozmowy na pewno jeszcze wrócimy. Zostańcie z nami. Przypominam, że jesteśmy na Facebooku, więc tam też możecie zadawać pytania. Pani Stenia jest z nami i chętnie na te pytania odpowie. Robin Schulz na 93,7 FM. Za 11 minut, już godzina 8 w studiu, jest pani Stenia z Sanatorium Miłości. Dzień dobry po raz kolejny. Dzień dobry. Jak się cieszę, że mogę tutaj znowu być u was w Radio Września. No pięknie, jesteśmy też na Facebooku. Wszystko oczywiście dzieje się live. Jeśli mielibyście jakieś pytanka, to w komentarzu jak najbardziej zachęcam. Możemy wrócić jeszcze na chwilę do Sanatorium Miłości, ale do kolejnej już edycji. Okej, okay, nie ma sprawy. Bardzo mi się podoba. Ktoś wpadł tam w oko? No ja się... To właściwie już były 3 odcinki, tak? Ale jakoś tak nie wydaje opinii od samego początku, bo trzeba tych ludzi bardziej poznać do końca. Daje pani jeszcze szansę tamtą uczestniczką? Bo można kogoś zranić, tak, niestety, bo ktoś może się wydawać fajny, a potem może być niemiły, ale... także ja nie oceniam, nie? To jest jakby nasza rodzina, bo Sanatorium Miłości, każda edycja, to jest powiększane jakby swoją rodzinę sanatoryjną, prawda? Pani Sen, ale jak mielibyśmy tak na przykład określić tych mężczyzn jako wizualnie jako ciacha, to kto byłby na pierwszym miejscu? Nie robię takiego rankingu, naprawdę. Ach, myślałem, że uda mi się panią złamać, gdzieś... no. O nie. Czyli kibicuje pani nowym uczestnikom. Sympatyczne są panie, sympatyczni są panowie, fajnie się bawią, zobaczymy co będzie dalej, na pewno się będzie działo, no bo po to są robione te programy, żeby rzeczywiście... Czyli ten program seniorzy się cieszyli z tych programów. Ten program będzie trochę inny w stosunku do tego, w którym to pani znaczy, była? To znaczy, inne jest miejsce nagrywania, tak? Bo myśmy mieli w Ustroniu, oni nagrywali to w Polanicy Zdroju, w przepięknym też sanatorium, Wielka Pieniawa. Polanica jest przepiękna, mieli cudowną pogodę również, bo program był nagrywany 5 września. Także fajne miejsca pokazują też również. No i na pewno będzie ciekawie. O. A jeśli chodzi o... Ojejku, wyleciała mi myśl z głowy, bo chciałem coś zapytać jeszcze o Sanatorium Miłości. Ale dobrze, do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy. Jeśli chodzi o bycie babcią, możemy jeszcze wrócić do właśnie tych spraw, bo kiedyś były takie rodziny wielopokoleniowe. Nawet w domu się mieszkało, prawda? Był dziadek, babcia, mama, tata, wnuki i tak dalej. I często tak naprawdę babcia i dziadek przyjmowali formę tego opiekuna. Gospodarza, tak. Dokładnie, że rodzice mogli sobie do pracy, tak, a ta babcia została nianką. Tak. Dzisiaj chyba to trochę się pozmieniało. Czy to bo dobrze? Dzisiaj babcie są takie bardziej nowoczesne. Niektóre kobiety, bo też mam takich właściwie koleżanki, niektóre, i one mówią, dobra, ja jestem babcią, ale wiesz, nie to, że nie chcę być, dobra, mam zapisane, że jestem tą babcią, ale ja tak się nie udzielam, wiesz, mówi do mnie. Ja się tak nie udzielam. Czyli się nie wtrąca wychowanie wnuka. Nie wtrącam się, tak delikatnie tylko mówię. A ja z kolei, ojejku, ja tak tęsknię, słuchajcie. Ale daje pani jakieś rady swoim córkom odnośnie wychowania nie, dzieci? Nie, bo myślę, że bardzo dobrze wychowują swoich synów, akurat mówiłam wnuków. Także nie radzę. Ja rozmawiam. Czyli jest to tak czasami na zasadzie takiej przyjacielskiej, tak? Bo pani będzie o tym wiedziała, czy rzeczywiście to ma takie przyłożenie. Bo moja mama zawsze powtarzała, jak będziesz mieszkał u siebie, to sobie będziesz rządził. Albo tylko brakuje tu jeszcze coś tam. Tak, rodzice tak mówią. Rodzice tak kiedyś powtarzali, jak będziesz miała swoje dzieci, tak? I czy teraz dzieci mówią to właśnie do pani wnuków?
Nie, myślę, że nie. Nie powtarzają tego. Nie. Ja bynajmniej tego nie słyszałam, ani u jednej córki, ani u drugiej córki, żeby tak mówili. Nie. Aha, czyli może... Teraz właściwie, słuchajcie, teraz jest inne pokolenie, tak? Komputery. Mhm. Wnuki już teraz przed komputerami, tak? Telefon, komórka. Nie, oni nie znają nawet takich zabaw, słuchajcie, dziecięcych, jak myśmy się bawili. To jest właśnie problem teraz. Jak aktywnie spędzić czas z tymi z wnukami, skoro babcie czasami są wyłączone z tej strefy internetu, tych komputerów, telefonów, mówię tak ogólnie, a jednak wnuk czy wnuczka więcej czasu spędzają w tej sieci. Tak, ale nie można też wnukom właśnie pozwolić na to, żeby cały czas właśnie siedziały w tym telefonie, tak? Czy w tym internecie. Czyli co babcia ma zrobić? Jak babcia ma zachęcić? Bajki jakieś niech czytają, jakieś książki, tak? Bo to rozwija umysł. Albo na deskorolkę. Albo na deskorolkę, oczywiście. Czyli jednak poleca pani, żeby aktywnie spędzać czas z tymi wnukami. Oczywiście, że tak. Sport to zdrowie, słuchajcie, naprawdę. W tym roku spadło dosyć dużo śniegu. Którego żeśmy prawie w zasadzie 2 lata nie widzieli, tak? Tak, prawda? Tak. Tak, że było można już sobie gdzieś tam iść z tymi wnukami, chociaż się potarzać w tym śniegu, słuchajcie, porzucać je tymi śnieżkami. Ulepić bałwana. No super, to jest też fajne. Albo także jakieś sanki. Cieszyć się. No chyba w sprzedaży już nie ma takich tradycyjnych sanek, jak to myśmy kiedyś mieli. A jakie ale to są były jakieś tradycyjne takie sanki? No takie sanki były typowe, takie, tak, długie, jakieś tam z metalowymi ochuciami. Ja to miałem metalowe, drewniane. Takie spawane. Tak, a teraz są jakieś tylko talerzyki, tak zwane, czy jakieś, ale nie no, wiem, są też drewniane, płaskie, tak. Jakieś plastikowe widziałam gdzieś tam. Ale co jest przykre, że tak, dzieci praktycznie... Jak myśmy byli młodsi, to myśmy czekali na gwiazdkę, na zimę, bo się dostawało sanki, łyż, wyszło się na lodowisko. Teraz te dzieci naprawdę, no w sensie takim cudzysłowiu powiem, że są biedne. Biedne bez konkretnej zimy, której na przykład nie ma, tak? Mhm. Bo nie mogą iść na te lodowisko. No nie mogą, a nawet jak otworzą lodowisko, to też nie mogą, tak, bo jest to pandemia, prawda? Bo jest pandemia i no niestety, no musimy się jakoś przemęczyć, słuchajcie. Ale trzeba się cieszyć życiem. Czyli trzeba dać się. Zdrowie najważniejsze, prawda? Najcenniejsze, słuchajcie. No co może nas bardziej cieszyć, jak nie będziemy zdrowi, prawda? Można wszystko mieć, a jak się jest chorym, no to niestety. Także uważajmy na siebie, nośmy te maski, jak mamy nosić, tak? Dezynfekujmy te rączki. Czyli mówi pani, żeby przestrzegać reżimu oczywiście sanitarnego. Oczywiście, że tak. I żeby nawet też szczepić się, jeśli będzie dla naszego możliwość. Tak, dla naszego zdrowia, tak? Czy pani będzie się szczepić? Zastanawiam się. Czyli ale jednak... jeszcze nie jest moja kolej. Jakieś przeziębionko było, prawda? Odpłukać. Nie było nic kompletnie. Czuję się na razie świetnie. Bo ja pani powiem, że ja na przykład zachorowałem na koronawirusa. Ojej. No, byłem chory, oddałem już osocze i tak dalej, więc... Ale pewno tak bezobjawowo. No, objawowo miałem, objawowo. Uh-huh. I moja narzeczona też. Odpłukać na razie nie. No to super. Ja. Jakieś rady właśnie, jak utrzymać taką kondycję? Tak, ja zawsze wypijam imbir, to znaczy robię sobie miód z imbirem, z cytryną, codziennie. Do tego witamina C1000, witamina D3 i naturalne soki, tak? Seler, marchewka, jabłko. Codziennie wypijam szklankę. A to jest taki sok przepis z buraka. Okay, sok z buraka. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. To jest taki przepis, który ktoś pani zalecił, żeby stosować? Moja córka, ta młodsza właśnie, czyli Adela, ona mówi, mamo, wszystko to, co naturalne. Mhm. Żadnych sztuczności. Także ja po prostu staram się, codziennie sobie robię świeży sok. Jak nie mam marchewki, to zawsze mam seler naciowy. Mhm. Albo jabłuszko, ale staram się właśnie mieszać te trzy rzeczy. Jabłko, chyba seler naciowy. Takim przepisem kulinarnym powinna się pani pochwalić w sieci. Żeby zachęcić też innych do tego. Ja nawet na Facebooku zamieściłam któregoś tam dnia 3 talerzyki właśnie z selerem naciowym, z marchewką i z jabłuszkiem, tak? Takie porcje porobione. Właśnie sokowirówka, że sobie robię soczki, już potem pokazałam w szklaneczce. Dobrze. Wypijam dla zdrowia. Ale wie pani, że wnuki za bardzo nie chcą takich rzeczy pić ani jeść. Oj, piją. Piją. Może te z Hiszpanii nie, bo oni bardziej soki naturalne, takie z pomarańcza, tak? Pomarańcze tam. Ale ten wnuk starszy, Filip, on bardzo się zdrowo odżywia. Zresztą on jest sportowcem. Mhm. On zaczyna walczyć, walki MMA. Aha, to jest bardzo popularne. Babcia widziała taką walkę MMA?
Tak, babcia to nie jest się tak, że się serce kraja? No pani widzi, no przecież chłopak się, bardzo, się leje. Babcia się bardzo cieszy, on jest dobry, jak mieszkał tutaj. Czyli nie dostaje po głowie. Nie, odpłukacz na razie nie. Ale jak dostanie, no to babci serduszko pęknie. No, ostatnio coś tam sobie zrobił w palec, ale mówi, babciu, to się zgoi. Ale ja i tak będę mistrzem. Zobaczy, że ja będę mistrzem. Ja mówię, Filip, ojejku. Będziemy trzymać kciuki. Tak, no. Jak się coś bardzo chce, to niestety dąży się do tego, tak. To jest, no. Dobrze, że ma tak w głowie zakodowane, tak? Że chce być tym mistrzem. Panie Steniu, czas nasz dobiega końca. Co mogłaby pani życzyć wszystkim babciom i dziadkom? No bo jutro w sumie też Dzień Dziadka. No właśnie, jutro Dzień Dziadka, wobec tego dzisiaj Dzień Babci, więc czasem możemy świętować wspólnie, bo to jest taki roboczy dzień. Może te wnuki nie bardzo dzisiaj dotrą do tej babci. Więc jest sobota, weekend. Babcia do kuchni, gotować, tak? Mm-hmm. Oczywiście piec ciasto, jakiś torcik, jakieś placuszki, to co wnuki lubią, jakieś faworki, pączki. Tak, placek drożdżowy, tak, z jakimś owocem. A dziadek niech robi jakiś dobry deser. I razem będą świętować w sobotę. Dzisiaj jest Agnieszki, więc chciałabym też pozdrowić wszystkie Agnieszki, kochane, bo też mam i koleżanki, znajome. Mm-hmm. Pozdrowić wszystkich moich kolegów, koleżanki z mojego tutaj Sanatorium Miłości, z drugiej edycji, bo fajnie jest tak też utrzymywać kontakt. Pozdrawiam wszystkie babcie, wszystkich dziadków, wszystkich seniorów, ogólnie można tak nazwać. Życzyć im pogody ducha, przede wszystkim zdrowia, słuchajcie. Nie załamujmy się, bądźmy zawsze szczerzy. Ja z całego serduszka wam życzę wszystkiego dobrego. Przekazuję wam uśmiech i dobrą energię. Także wszystkiego dobrego, naprawdę. Cieszmy się tymi wnukami, cieszmy się życiem. Pandemia na pewno powoli będzie już ustępowała, także myślę, że wrócimy do normalności. Trzeba mieć nadzieję, na pewno. Moim i państwa gościem dzisiaj była pani Estenia z Sanatorium Miłości. Dziękuję i w radiu nie mówi się do widzenia, ale ja mówię do widzenia, bo my na pewno jeszcze będziemy się widzieć. Mam nadzieję, że nie raz. Też dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam tutaj wszystkich z Radio Września. Pozdrawiam. Miło serdecznie. Było, przemiło było. Radio Września.